W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, co jeść, a czego unikać, aby wyglądać młodziej. Wiele składników pokarmowych ma zarówno korzystny, jak i negatywny wpływ na stan skóry, włosów i paznokci. I o ile oczywiście nie oszukamy natury i postępujących procesów starzenia, o tyle jesteśmy w stanie spowolnić te niekorzystne zmiany właśnie poprzez zadbanie o dietę. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w codziennym menu, aby dłużej cieszyć się młodszym wyglądem, to zapraszam do oglądania. Od razu też dodam, że będzie tu mowa o składnikach, które można dostarczyć wraz z żywnością, a nie w postaci preparatów. Na początku jednak chciałbym nieśmiało zwrócić się do Państwa z pewną prośbą. Bardzo zależy mi na tym, aby moje filmy oglądało jak najwięcej osób. Dzięki temu będę miał poczucie dobrze spełnionej misji, jaką jest szerzenie praktycznych wskazówek, których zastosowanie może wspomóc nasze zdrowie. Gdyby zechcieli Państwo mi w tym pomóc, to będę wdzięczny za kliknięcie teraz przycisku. Subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a następnie dzwoneczka, który pojawi się zaraz obok. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. A teraz wróćmy do tematu. Zacznę od składników, które warto włączyć do swojego jadłospisu. Jednym z najważniejszych sposobów na zadbanie o urodę jest zapewnienie odpowiedniej podaży witaminy E, która jest nawet określana mianem witaminy młodości. Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem i wykazuje szereg właściwości w kontekście hamowania starzenia się skóry. Przede wszystkim chroni ona skórę przed promieniowaniem słonecznym, które sprzyja pogorszeniu się stanu skóry, zapobiega powstawaniu przebarwień na skórze, a także sprawia, że skóra jest lepiej odżywiona, nawilżona, a także uelastyczniona i ujętrniona. Warto też wspomnieć, że witamina E wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Co również skutkuje, że działa ona ochronnie na skórę. Dodatkowo witamina E poprawia ukrwienie skóry głowy, a w związku z tym pośrednio zapewnia lepsze odżywienie dla włosów. Aby zapewnić odpowiednią podaż witaminy E, warto sięgać po wszelkiego rodzaju orzechy i nasiona. Mam tu na myśli przede wszystkim pestki słonecznika, migdały i orzechy laskowe. Bardzo dobrym źródłem witaminy E są również niektóre oleje roślinne, oczywiście te nierafinowane, tłoczone na zimno i niefiltrowane. Na szczególną wagę zasługują tu olej z kiełków pszenicy, olej z orzechów laskowych i olej krokoszowy. Stosunkowo dużo witaminy E znajdziemy też w awokado. Drugą witaminą, bez której trudno sobie wyobrazić naszą urodę, jest witamina A. Podobnie jak wspomniana już witamina E, witamina A również działa przeciwutleniająco i zapobiega starzeniu się skóry od promieniowania słonecznego. Właściwości antyoksydacyjne witaminy A polegają również na tym, że witamina ta chroni skórę przed szkodliwą aktywnością wolnych rodników, które pochodzą m.in. z zanieczyszczonego powietrza i które to przyspieszają procesy starzenia. Dodatkowo witamina A reguluje złuszczanie keratynocytów, czyli procesy związane z odnową komórek na skórka. Podobne działanie wykazuje beta-karoten, czyli cząsteczka pochodzenia roślinnego, która po spożyciu zostaje przekształcona w naszym organizmie do aktywnej formy witaminy A. Najlepszymi naturalnymi źródłami aktywnej formy witaminy A są przede wszystkim wątróbka, żółtko jaj i masło. Z kolei beta karotę znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego, mam tu na myśli głównie marchew, dynię, paprykę, słodkie ziemniaki, jarmuz, brokuły, szpinak, brzoskwinie morele i mango. Stąd warto, aby to właśnie te produkty często gościły na naszych stołach, jeśli chcemy wyglądać młodziej. Równie ważna co witaminy A i E jest witamina C. Ona także charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi i chroni przed promieniowaniem słonecznym, a więc zapobiega fotostarzeniu się skóry. Ponadto witamina C uczestniczy w powstawaniu kolagenu, a także pobudza produkcję ceramidów, czyli związków występujących w naskórku, które działają ochronnie i zapobiegają starzeniu się skóry. W tym miejscu dodam, że wraz ze starzeniem się następuje obniżenie poziomu wspomnianych ceramidów, a to sprzyja m.in. nadmiernej utracie wody, i suchości skóry. Na potrzeby niniejszego opracowania dotarłem też do publikacji naukowej, w której badacze potwierdzili, że dostarczanie witaminy C skutkuje lepszym wyglądem starzejącej się skóry. Ściślej mówiąc, eksperci zauważyli, że wyższe spożycie witaminy C wiązało się z mniejszym prawdopodobieństwem pojawienia się zmarszczek. W witaminę C zasobne są przede wszystkim surowe warzywa i owoce. Wśród warzyw należy wymienić przede wszystkim paprykę, jarmusz brokuły, kalafior, brukselkę, kiszoną kapustę, a także zieloną pietruszkę. Z kolei spośród owoców w witaminę C szczególnie bogate są czarna porzeczka, kiwi, truskawki, cytrusy, gujawa i papaja. Do witamin, które odgrywają istotną rolę dla naszej urody, zaliczamy też biotynę, czyli inaczej witaminę H. Od razu powiem ciekawostkę, że literka H pochodzi od niemieckich słów hare und Haut, które oznaczają włosy i skórę. Jak udowodnili badacze, brak biotyny w naszej diecie skutkuje powstaniem zmian skórnych, zwiększoną łamliwością paznokci, a także nadmiernym wypadaniem włosów i utratą przez nie koloru. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że dostarczanie wysokich ilości biotyny sprzyja np. zwiększeniu twardości i jędrności paznokci. Dobrym źródłem pokarmowym biotyny są żółtka jaj, wątróbka wołowa, dziki łosoś, słodkie ziemniaki, nasiona słonecznika i migdały. Dla zachowania młodego wyglądu ważna jest też witamina B5, czyli inaczej kwas pantotenowy. Eksperci zauważyli, że dostarczanie wysokich ilości tej witaminy może być pomocne w zmniejszeniu obecnych na twarzy niedoskonałości. Dodatkowo istnieją przesłanki, które wskazują, że witamina B5 redukuje zmiany zapalne u osób zmagających się z trądzikiem. Brak tego składnika może skutkować np. nadmiernym rogowaceniem i złuszczeniem się na skórka. Co ciekawe, w latach 40. badacze przeprowadzili doświadczenie na szczurach, na podstawie którego zasugerowali, że deficyt witaminy B5 może być przyczyną siwienia włosów. Jednak tę informację należy potraktować jako ciekawostkę, ponieważ do dzisiaj nie wykonano badań, które mogłyby potwierdzić taką zależność. Kwas pantotenowy, podobnie jak biotynę, znajdziemy w wątróbce wołowej, jajkach, batatach, pestkach słonecznika, a także w owocach morza, mięsie drobiowym, grzybach i awokado. Poza witaminami, kluczowymi związkami poprawiającymi urodę są niektóre pierwiastki. Jednym z najważniejszych jest cynk. Bierze on udział w produkcji elastyny i kolagenu, jednocześnie chroni kolagen przed zniszczeniem, a także jest ważny dla wzrostu włosów i paznokci. Tu wspomnę też o tym, że cynk bardzo blisko współpracuje z witaminą A w kontekście poprawy funkcji nabłonka to tylko pokazuje, że dobrą praktyką jest włączenie do diety produktów będących źródłem różnych związków, o których dziś mówię, a nie tylko skupianie się na przykład na jednej konkretnej grupie. Gdy zabraknie nam cynku, to objawia się to zwiększoną łamliwością paznokci i włosów, a także zwiększonym wypadaniem włosów. Ponadto brak cynku sprzyja przyspieszonemu starzeniu się skóry. Mam tu na myśli pojawienie się zmarszczek, fałdów oraz rozstępów skórnych. Najwięcej cynku o dobrej przyswajalności zawierają produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym głównie ostrygi, ryby, mięso czerwone i mięso drobiowe. Z kolei, spośród produktów roślinnych, źródłem cynku są głównie pestki dyni i słonecznika, a także orzechy i fasola. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl dziennik Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Aktualny stan wiedzy pokazuje też, że ważną strategią w hamowaniu zmarszczek jest również zapewnienie odpowiedniego spożycia selenu, ponieważ pierwiastek ten może odwrócić uszkodzenia skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, jak również pobudza on namnażanie się fibroblastów, czyli komórek, które budują skórę i odpowiadają za produkcję kolagenu. Ponadto badacze odnotowali, że zapewnienie wysokiego poziomu selenu w surowicy wiąże się z około 60% mniejszym ryzykiem zachorowalności na raka skóry. Źródłem selenu w diecie są przede wszystkim owoce morza, takie jak homary i ostrygi, a także ryby, w tym tuńczyk, łosoś, śleć i flądra. Mniejszej ilości selenu znajdują się też w jajkach, serach, nasionach roślin strączkowych mam tu na myśli głównie soczewice i groch oraz w niektórych grzybach. Mówi się też, że najwyższej ilości selenu znajdują się w orzechach brazylijskich, jednak wszystko zależy od tego, na jakiej glebie one rosną. Niestety większość orzechów pochodzi z regionów ubogich w Selen, stąd nie zawierają one zbyt dużych ilości tego składnika. Gdy mowa o zadbaniu o właściwą kondycję skóry, nie można zapomnieć też o kwasach tłuszczowych Omega-3, a to dlatego, że mają one silne właściwości przeciwzapalne i zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych w obrębie skóry. Ponadto również i te związki sprawiają, że skóra jest bardziej odporna na szkodliwe promieniowanie UV pochodzące ze słońca. Dodatkowo przeprowadzone badania pokazały, że dostarczanie dużych ilości kwasów tłuszczowych omega-3 skutkuje poprawą integralności skóry. Bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 są tłuste ryby morskie, w tym dziki łosoś, śledź i sardynki oraz olej z wątroby dorsza. I tu chciałbym dopowiedzieć, że w jednym z badań naukowcy zaobserwowali że stosowanie oleju rybiego spowodowało dziesięciokrotny wzrost elastyczności skóry. Kwasy tłuszczowe omega 3 w postaci kwasu alfa-linolenowego występują również w oleju lnianym. Przeprowadzone badania pokazały wprost, że stosowanie oleju lnianego przyczynia się do poprawy gładkości i nawilżenia skóry oraz zmniejszenia jej wrażliwości. Mówiąc o zdrowych tłuszczach, warto też wspomnieć, że dobre dla urody są również jednolienastrone kwasy tłuszczowe, szczególnie te, które występują w oliwie. Eksperci zauważyli, że u osób spożywających olej z oliwek nastąpiło zmniejszenie nasilenia fotostarzenia twarzy. Mówiąc innymi słowami, regularne sięganie po oliwę sprawiło, że skóra twarzy cechowała się lepszą kondycją. Niepodważalny, korzystny wpływ na stan skóry wykazują też polifenole, czyli obszerna grupa składników znana ze swoich silnych właściwości przeciwutleniających. Przedstawicielem polifenoli jest galusan epigalokatechin, zapisywany jako EGCG, którego źródłem pokarmowym jest zielona herbata. Badacze wykazali, że spożycie napoju polifenolowego z zielonej herbaty spowodowało zwiększenie przepływu krwi w organizmie i zwiększenie dostarczania tlenu do skóry. Ponadto autorzy badań odnotowali poprawę elastyczności i zmniejszenie szorstkości skóry. Biorąc te informacje pod uwagę, warto zatem, aby w naszym menu było miejsce na zieloną herbatę. Innym przykładem produktu bogatego w polifenole o udokumentowanym w literaturze korzystnym wpływie na stan skóry jest kakao. Jak wskazują naukowcy, polifenole obecne w kakao zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dla przykładu, podobnie jak wcześniej wspomniane związki, kakao chroni naszą skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest włączenie do diety dobrej jakości kakao lub gorzkiej czekolady, która zawiera minimum 70% kakao. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście wybierać kakao dobrej jakości i nie pomylić go z kakao rozpuszczalnym lub napojem kakaowym, które bardzo często zawierają bardzo wysokiej ilości szkodliwego cukru. Ważną grupą produktów, które pomogą nam zadbać o stan skóry, są też przyprawy. Wynika to m.in. z tego, że wiele z nich charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwutleniającymi. Należy również wspomnieć o tym, że niektórzy przedstawiciele z tej grupy hamują aktywność enzymów takich jak kolagenaza i elastaza, które biorą pewien negatywny udział w przebudowie skóry. W ten sposób naturalne zioła zapobiegają utracie elastyczności skóry, a także przeciwdziałają jej zwiotczeniom i spowalniają pojawianie się zmarszczek. Wspomnianą korzystną aktywność wykazują m.in. związki obecne w kurkumie, annyżu, artydzięglu, korzeniu łopianu i czosnku. Tak jak już powiedziałem, jeśli mówimy o odżywianiu w kontekście odmadzania skóry, to jednym z elementów jest zadbanie o dostarczanie odpowiednich ilości wybranych składników pokarmowych. Z kolei drugi czynnik, nie mniej istotny, to ograniczenie spożywania niektórych produktów i teraz krótko chciałbym o tym wspomnieć kilka słów. Podstawowym zadaniem w tym zakresie powinno być ograniczenie spożycia cukrów prostych, takich jak glukoza i fruktoza, a także sacharozy, czyli tradycyjnego cukru stołowego. A to dlatego, że cukier, który jest obecny w organizmie w wysokich ilościach, wiąże się z różnymi cząsteczkami, w tym z aminokwasami budującymi kolagen i elastynę. Mówi się wówczas o powstawaniu tak zwanych zaawansowanych produktów glikacji. W ten sposób cukier zakłóca działanie wspomnianego kolagenu i elastyny, a to znacząco przyspiesza starzenie się skóry. Rezygnacja z cukru, czy po prostu jego istotne ograniczenie, będzie skutkowało poprawą jędrności i nawilżenia skóry. Dodatkowo zmniejszenie ilości spożywanego cukru wpłynie korzystnie na unaczynienie skóry i zwiększy jej odporność na uszkodzenia. Wobec tego zalecam rzadziej sięgać po wszelkiego rodzaju słodycze, napoje słodzone i napoje energetyczne, jogurty owocowe, niektóre kremy czekoladowe i orzechowe, dosładzane płatki śniadaniowe czy też większość batoników zbożowych. Pamiętajmy, że dużo cukru zawierają też niektóre keczupy, dżemy i suszone owoce. Przy okazji dodam też, że przedwczesne starzenie skóry obserwuje się również u osób, które często piją alkohol, a także u osób, które palą papierosy. Te dwa rodzaje używek sprzyjają powstawaniu zmarszczek na twarzy, a także pojawianiu się obrzęków w okolicach oczu. Jak można się spodziewać, zmniejszenie ilości wypalanych papierosów, czy też rzadsze sięganie po alkohol sprawią, że dłużej będziemy cieszyć się młodszą skórą. Tak jak wspomniałem na początku, naszego zegara biologicznego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Jednakże poprzez dostarczenie konkretnych składników odżywczych możemy sprawić, że wskazówka na naszym zegarze będzie przesuwać się nieco wolniej. W tym filmie skupiłem się na składnikach, które pomagają spowolnić starzenie się skóry, włosów i pasnokci. Jednak tak jak i skóra, tak samo starzeją się nasze narządy. Wobec tego zachęcam Państwa do obejrzenia filmu, który teraz pojawił się na ekranie. Podaję w nim sposoby, jak zahamować starzenie i odmłodzić organizm, ale tym razem od wewnątrz. W połączeniu z dzisiejszym materiałem te dwa odcinki stanowią kompendium wiedzy, jak stanąć do walki ze starzeniem się organizmu, a na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.